O. Dziękuję. Ale miło mi się zrobiło normalnie. Na serduchu. Gobosik nam tutaj pomógł. Odblokował nam kolejną sekwencję. Czego chcieć więcej? Śmieszne jest to, że w sumie mamy zimowy klimat, mimo że grę ogrywam właśnie w początek lata, no bo już mamy ponad połowę czerwca, już mamy dokładnie dzisiaj 16 czerwca i godzinę zaraz 12. Tak mi dzisiaj wolno idzie, jeżeli chodzi o tę sesję. Ale spokojnie. Mam kolejną sesję na zapas nagraną, tak więc to mnie bardzo cieszy. O, wszystkie kolorowe klejnociki mamy. Ale byłoby fajnie. Yes, ale kombo żeśmy zrobili, kurczę, dobrze. O, super. Bardzo fajnie. To już mamy pewne 100% w tym poziomie, moi drodzy, szanowni państwo. Teraz tylko wystarczy lecieć do przodu, bo już tutaj nie widzę nigdzie indziej klejnocików. W sensie tych kolorowych, bo kolorowych i takie żeśmy już zebrali, więc... Ale tutaj możemy zejść. A, widzicie, kurde, abym pominął. A warto zbierać wszystkie klejnoty, bo ja chcę zrobić 100% tej gry. Żeby wszystko zebrać, żeby mieć świadomość tego, że mam wszystko zebrane, a co? Teraz lepiej uważać. Ej, to jest fajne, że kurde każdy z gobosów mówi inną kwestię. A nie na przykład, o dziękuję, że mnie uratowałeś. O, dzięki za uratowanie mnie. Przypomina mi się Spyro oczywiście. Ale nie, tutaj to jest naprawdę bardzo fajna sprawa, że każdy mówi coś innego. Jeden mówi, że Krok jest przyjacielem gobosów, drugi mówi, że dziękuję, a trzeci mówi, że Krok, mój bohaterze. Ej, fajna sprawa to jest, kurczę, ja lubię coś takiego w grach. Ojej, ale fajnie. Kurczę, aż nie wiem co mogę powiedzieć. Ta muzyka jest piękna. Sam klimat tego poziomu jest świetny. Mam dobre wspomnienia z tym poziomem, czego chcieć więcej? Dobra, co musimy teraz zrobić? Chyba to. O! O, o, o! Coś takiego? Tutaj? No chyba nie tutaj. Tutaj będziemy musieli rzucić. Tak jest. Gobos szczęśliwy Krok Krok mnie uratował, coś takiego? Ja pierdziule. Ej, fajna sprawa, kurczę.
I co teraz? Mam skoczyć. Nie rozumiem, co teraz mam zrobić. A, mogę już iść stąd. Chyba. Teraz pytanie, tamte drzwi się nam już odblokowały chyba normalnie. Aż pójdę zobaczyć. Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że już wszystko mamy zrobione z tego poziomu. Ja pierdziule, ale fajnie. Kurczę, naprawdę, aż mi szkoda wychodzić z tego poziomu, powiem wam szczerze. Aż mi naprawdę szkoda jest wychodzić z tego poziomu. Dobra, moi drodzy, kurczę pieczone, znowu musiałem się posiłkować let's playem Justyny. To właśnie chodzi o to, że ten dynamit teraz będziemy musieli przesuwać. Ja pierdziele. Aż mi się, kurde, emulator na chwilę stanął i przez chwilę myślałem, że się gra skraszowała. Dobra. Dzięki. Dzięki. A, czekajcie. Musimy to tam popchnąć. Przecież. Dobra, i teraz trzeba będzie co z tym zrobić? Fantem. Chyba w tą będzie, tak mi się wydaje. Nie ma, nie widzę innego wyjścia. Tutaj trzeba było. Aż mi gra na chwilę, kurde, stanęła. Śpiewa. No to konfrontacja z Larym teraz nas będzie czekała. Lava Lamp Lary. Okej. Lecimy z koksem. Ała, to bolało, gościu. Akurat to pamiętam, jak się robi. Konfrontacja jest dosyć prosta. Kurde, tylko nie odpierdzielaj głupot krok.
O, sam siebie znokautowałeś, frajerze. Właśnie o to chodzi. Musimy jeszcze tak strzyte dziuple ogarnąć i będzie gitara. Tylko najpierw musimy... Nie, tak, strzy, dobra, dobrze powiedziałem. Ale to musimy zrobić w momencie, kiedy on... Ja pierdzielę, no. Trzeba zrobić tak, żeby on we mnie nie przycelował. Ani nie stopił tej kostki lodu. Dobrze! Jeszcze tylko dwie. Jeszcze tylko dwie. Z tym bossem nigdy nie miałem problemu, bo on był bardzo easy. Jak sami zresztą widzicie, to ja bym mógł go prędzej nazwać mini bossem, a nie bossem. No nie, no stopił to. Kurde. Wiecie co, ja naprawdę, wiecie co, może ja zrobię tak, że ja się po prostu na razie wyciszę i ten. Wy sobie posłuchajcie muzyki, a ja się teraz skupię. Thank you.
Proszę bardzo. Oh yeah! Boss pokonany. Larry pokonany. Cossack Village. Okej, okay, czyli musimy wrócić teraz do Pity'ego. Spoko, bo Pity ma dla nas nową rzecz. Ja wiem, co to doskonale będzie. Czyli będzie to świat numer 3. To będzie ta nowa rzecz, ale my światem numer 3 zajmiemy się następnym razem. Ale mimo co wrócimy sobie do Pity'ego. To już byliśmy. Siemanko, siemanko. Trzymajcie się ciepło. Co to będzie za następny świat? Caveman Village. Okej, czyli jesteśmy w wiosce tych, tym razem takich dżunglowych gobosów. Fajna sprawa. A to jest poziom. A ja chciałem do tego. A nie, dobra. Okej, okay, to jest sklep tego Pity'ego. Dobra, słuchaj, Pity. Ja chcę wrócić do poprzednich światów. Dobra, to jest Cossack Village, a ja chcę wrócić do jeszcze pierwszej wyspy. Chodź tu, do pierwszej wyspy wracamy. 2 godziny i 16 minut nagrywania i ja pierdzielę. Dobra, mamy Sailor Village. Zarąbiście, wciul. Wróciliśmy do Sailor Village. Teraz mam takie jedno zasadnicze pytanie. Czy ten poziom się nam w końcu odblokuje? Tak jest! Jest odblokowany.
Dobra, to jeszcze dodatkowo zrobimy ten poziom i na dzisiaj sesję skończymy, bo i tak zrobiliśmy cały drugi świat i cały pierwszy świat mamy w 100% zrobione. Tak więc kupimy sobie jeszcze tylko niezbędne rzeczy i jedziemy z tym dodatkowym poziomem, którego miałem wcześniej zrobić. Dobra. Dobra, moi drodzy, jesteśmy z powrotem, mamy 3 robociki, 2 donaty i jedziemy z koksem. A, jeszcze jeden ten taki purpurowy donat, więc lecimy, zobaczymy, co ten poziom tutaj dla nas skrywa. Sailor Tribble Secret Mine. Okej. Okay. Oh yeah, lecimy, kurde, z fajną muzyczką. Dobra, tu mamy puzzle. Spoko, wszystko fajnie. Tylko żeby zdobyć ten puzzle, to najpierw potrzebujemy mieć kluczyk, co nie? Kurde, pamiętam jak ten poziom sprawiał mi problem za młodu, ponieważ za każdym razem, kiedy były te dwie skrzynki, to jakoś dziwnie trafiałem, że po prostu spadałem z tych skrzynek do lawy. Co powodowało oczywiście, że traciłem moje punkty zdrowia, a raczej serduszko. Moje serduszko zdrowia straciłem. No i nie było to zbyt fajne. Plus na dodatek Plus. Zapomniałem, co chciałem powiedzieć, szczerze powiedziawszy. Wiem, że tam jeden klejnocik ominąłem, więc wrócimy się po niego. I to w trybie natychmiastowym. Tam na dole też życie jest, widziałem. Ale myślę, że tamtędy chyba zjedziemy. Tak mi się wydaje. I tak ten poziom krótki jest, więc czemu by nie. Dokładnie, jeden klejnocik ominięty. Więc teraz jedziemy z powrotem w drugą stronę i widzimy się za niedługo. Dobra, moi kochani, teraz... O, dokładnie tak, to chciałem zrobić. Chciałem się tutaj do góry dostać. Jak najbardziej tak. A co? Chcę zrobić 100%, chcę mieć po prostu tutaj wszystko zebrane. Chcę mieć pewność, że nic nie ominąłem. Tam mamy dalej kolejkę, ale jest jeszcze jedno miejsce, które pominęliśmy i warto byłoby pójść w tamte rejony. I ja już nawet wiem, gdzie to będzie. Tak więc... Wrócamy, tył zwrot, tak, dokładnie tak, o to chodziło. Tutaj musimy jeszcze zejść. Proszę państwa, co wy myślicie, że ja pominę to miejsce? No błagam was. Do serduszka swą drogą idziemy też. A idź ty brzydki Dantini z jednym okiem, kurde. Piracie jeden. No, po co w sumie było mi to serduszko, skoro i tak sobie pupkę podpaliłem. Aha, i to tyle. Okej, okay, czyli w sumie wróciliśmy się. Dobrze w sumie, że wróciliśmy się. No przynajmniej tę sekwencję mamy zaliczoną już 100%. To bym wrócił się. Więc lecimy teraz, moi drodzy, tutaj.
Dobra, 95. Super. Jeszcze tylko piątka. I jeszcze tylko piątka. I będzie cacy. Jest, serduszko. I będziemy mieli 100%. Nice. Dobrze. To teraz możemy wrócić w tamte rejony. Wiecie sami gdzie. Tak więc ja robię cięcie i widzimy się za niedługo. I zjeżdżamy w dół, dokładnie tak. Proszę bardzo, drugi puzzle mamy zebrany. Dwa puzzle mamy zebrane z czterech bodajże. Albo pięciu. Tak więc... proszę was, mamy kurde piękne 100%. Jakby nie patrzeć. Oj, podoba mi się to. Dobra. Wróćmy wtedy do sklepu Pitiego. Przeteleportujmy się do trzeciej krainy. Znaczy do trzeciego świata. I tutaj, w sensie w trzecim świecie, zakończymy sesję. Nie wiem szczerze, kiedy następną sesję z Kroka dwójki zrobię, bo mam dwie sesje w zapasie zrobione. I drugą teraz, i tą obecną. Tak więc, no jestem ciekaw sam, kiedy się zabiorę za Kroka. Teraz w najbliższym czasie. Tak więc, moi drodzy, to by było na tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że wam się sesja podobała, że w sposób ciekawy i informatywny była ona prowadzona. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Po więcej oczywiście zasubskrybujcie kanał, wejdźcie na moje socjale, linki są pozostawione w opisie. I mam nadzieję, że w sposób ciekawy i informatywny prowadzę tę serię. Mam nadzieję, że seria z Kroka dwójki wam się podoba i że będziecie chcieli więcej oczywiście odcinków. Pozdrawiam was, Michał z czerwca, dokładnie to 16 czerwca. O godzinie 12:13 jest bardzo piękna pogoda na dworzu i mam zamiar teraz przejść się z pieskiem i skorzystać z pogody. Widzę, że mucha wleciała. Trzeba będzie się jej pozbyć. Na razie, trzymajcie się i cześć.